Oto jak go szybko znaleźć. Nazwijmy to metodą pułapki technologicznej. Dotyczy tabletu lub telefonu. Nie musisz nawet wstać z łóżka, aby to zrobić. Oto jak to działa. Leżysz w łóżku na plecach i umieszczasz tablet lub telefon na klatce piersiowej z włączonym ekranem, ustawionym na bardzo jasno. Jeśli masz jasne lub białe prześcieradła, ugnij kolana i podważ je, aby prześcieradło było widoczne, gdy patrzysz prosto przed siebie. To sprawi, że komary będą bardziej widoczne. Pomyśl o swoim telefonie jako scenie. Teraz weź duże, głębokie oddechy i wydech w kierunku telefonu na klatce piersiowej. Dwutlenek węgla z twojego oddechu, oprócz światła, przyciągnie komara. Zaczekaj moment. Komar dotrze do ciebie i może nawet wylądować na telefonie. Przygotuj się do ataku. Sugeruję, aby mieć coś w pobliżu, aby zniszczyć komara. W przeciwnym razie będzie trzeba wyjść z łóżka i umyć ręce. Ciesz się spokojnym snem.